maile, za ciekawe czatowania, ciekawe czaty, jak najbardziej. Proszę Państwa, temat i proszę już Pana. Temat bardzo poważny, sytuacja bardzo tragiczna. W środę doszło do tragicznego w skutkach wypadku na przejeździe kolejowym przy ulicy Warszawskiej w Rzeszowie. Rozpędzony szynobus relacji Rzeszów-Stalowa Wola zmiażdżył praktycznie Volkswagena Passata, którym jechały trzy osoby, z czego dwie zginęły. 27-letni kierowca, 19-letnia pasażerka. Druga pasażerka wieku 18 lat w ciężkim stanie trafiła do szpitala. Panie Tomku, Pana pierwsza reakcja na tę tragedię. Moja pierwsza reakcja to, tak jak Pani przeczytała, tak? Rozpędzony szynobus wjechał. Nie, to ten pojazd wjechał pod szynobus. To on nie zachowuje szczególnej ostrożności, prawda? Właśnie, to tak jak z pieszymi. Pieszego potrącił pojazd. Nie mówi się, że pieszy wtargnął na przejście nawet pod bezpośrednio nadjeżdżający pojazd, albo w pieszy, nie wiem, coś zrobił niewłaściwie, tylko pojazd potrącił pieszego czy rowerzysta. A różnie bywa. Tutaj też z filmiku ewidentnie widać, że kierowca nie zachowuje szczególnej ostrożności, nie zwalnia, nie rozgląda się, nie patrzy, tylko trudno mi powiedzieć z jakim impetem, bo ten filmik jest bardzo krótki, ale wjeżdża na torowisko bez upewnienia się, bez zachowania szczególnej ostrożności. Jest to niedopuszczalny błąd. Moi kursanci, bo ja pracuję przy Jałowego, więc przez to torowisko przejeżdżamy często, często są zapory zamknięte. W momencie, gdy się zapory otwierają, światła przestają migać, kursant rusza, mówię, patrz na torowisko, czy nie jedzie inny pociąg. Ale po co, panie Tomku, przecież przed chwilą się zapory otworzyły. Ja mówię, właśnie po to, bo może przyjechać inny pociąg. Masz zachować szczególną ostrożność zawsze i wszędzie. Czy są zapory, czy ich nie ma? Na naszym kanale YouTube, na kanale Polskiego Radia Rzeszów, właśnie prezentujemy ten filmik. Marek tutaj prezentuje ten film. Za chwilę pokażą się także inne, ponieważ pan przygotował też taki filmik, który wrzucił pan na nasz fanpage na Facebooku. Właśnie, jak to trzeba zachować szczególną ostrożność. No właśnie, i to, o czym przed chwilą mówiłem, to, co najowego, to się nie zdarzyło oczywiście, ale zdarzyło się gdzieś w Polsce i tak się zdarza. Na tym filmiku, jeżeli ktoś nie ogląda, nie ma możliwości, to powiem, jak to właśnie się wydarzyło. Więc filmik jest nagrywany, tam warto, jeżeli się ogląda, to od 38 sekundy oglądać, bo tak to nic się nie dzieje przez te pierwsze 38 sekund. Więc pojazd stoi przed szlabanem, szlaban jest zamknięty, sygnalizacja miga, szlaban w pewnym momencie się otwiera. Pieszy zgodnie z przepisami wchodzi na przejazd kolejowy, bo pieszy ma prawo wejść na przejazd w momencie, gdy szlabany się unoszą, ale nie ma prawa wejść na przejście, na przejazd, jeżeli szlabany się opuszczają. Tego nie ma prawa zrobić. Ale jak się właśnie szlabany się podnoszą, sygnalizacja się miga, pieszy ma prawo wchodzić i wchodzi pod szlabanem sobie na przejazd kolejowy. Ten pojazd, który nagrywa, rusza, ale widać, że zatrzymuje się, czeka, aż mu zgaśnie sygnalizacja świetlna. Sygnalizacja świetlna gaśnie, ten pojazd dalej porusza się do przodu, pieszy jest w połowie przejazdu kolejowego, nie wiem, tam chyba są trzy tory, jak się nie mylę. Z przeciwnego kierunku jedzie duży samochód ciężarowy, tak zwana wanna, jeżeli komuś to coś mówi, to wiecie, o czym mówię, taka duża wanna, która wozi żwir piach. I widać, jak ten pojazd ciężarowy z przeciwnego kierunku gwałtownie przyspiesza. Nagrywający staje, pieszy cofa się w stronę nagrywającego, czyli stąd, skąd przyszedł. Ta ciężarówka przyspiesza gwałtownie, ucieka, próbuje uciec przed pociągiem i pociąg przelatuje tuż za ciężarówką z tyłu, za plecami. Coś niewiarygodnego. Tak, ale właśnie w pewnym momencie my nie wiemy, co się dzieje. Dlaczego pieszy się wycofuje, pieszy, prawda? Pieszy się wycofuje. Dlaczego ciężarówka ten samochód jakoś tam odjeżdża w bok, tak, gdzieś tam ucieka. Dlaczego ten kierowca tak powoli jedzie, ten, który... Tak, nagrywa ten, który to wszystko. Nagrywa. Zwróćcie Państwo uwagę, znaczy, może jeżeli ktoś widzi, to nie zwróci uwagę. Tam jest i są zapory, i jest sygnalizacja świetna, i jeszcze jest budka drużnika, tam jest domek drużnika, gdzie drużnik siedzi. Mimo wszystko zapory poszły do góry, sygnalizacja zgasła, a pociąg przejechał i to z dużą prędkością. Czyli to oznacza, że zawsze musimy zachować szczególną ostrożność. Tak jest. Zawsze, w każdym wypadku. Czy to będzie u nas na Langiewicza, czy to będzie u nas na Jałowego, czy w innym miejscu, no a szczególnie tam, gdzieś doszło do wypadku na Borowej, gdzie jest tylko sygnalizacja świetlna, nic więcej. No i myślę, że tam dźwiękowa też jest, te dzwonki tam też dzyndzają z tego, co kojarzę. Pan Piotr do nas napisał, witam, może to, co napiszę, będzie brutalne i mało empatyczne, ale jedyne, co czuję do kierującego, to złość. Przed torami stoi znak stop oraz informacja, że sygnalizacja świetlna jest nieczynna. Kierujący złamał wszelkie zasady ograniczonego zaufania, rozlekceważył jeden z najważniejszych znaków drogowych,
drogowy, nie zwracając uwagi na to, że widoczność zasłania mu samochód dostawczy stojący bezpośrednio przed torami. A najgorsze jest to, że przy okazji zabił niewinnych ludzi, którzy wsiadając z nim do samochodu zaufali mu jako kierowcy. Oczywiście. Przykre, ale prawdziwe. Korzystając z okazji, chciałam prowadzącym oraz słuchaczom najlepszej audycji radiowej w Polsce złożyć wesołych świąt serdeczności. Panie Piotrze. Dziękujemy. Tak, podzielam to, co pan mówi. Ja nie wiem, czy tam jest sygnalizacja uszkodzona, nie mam pojęcia, jak to wszystko wygląda. Pan Jan tak napisał. Nie do końca była to wina kierowcy, bo ta sygnalizacja przed przejazdem jest po części zasłonięta przez stojący tam znak. Ale jakie to ma znaczenie? Nie ma znaczenia. To może być zapadana śniegiem. Nie ma znaczenia. Na przejazd kolejowy trzeba wjeżdżać z szczególną ostrożnością. Ten pojazd powinien się zatrzymać. Jak nie zatrzymać, to zwolnić do minimalnej prędkości, rozejrzeć się, co się dzieje, żeby w razie czego móc zareagować. Na tym polega szczególna ostrożność. Jeżeli mam ją zachować, a coś się dzieje niewłaściwego, to ja muszę zareagować, żeby się nic nie wydarzyło. Pan Witek, odnośnie tego tragicznego wypadku na przejeździe, to ewidentna wina kierowcy i tak myślę, że w przypadku takich nieostrożnych kierowców, to nawet szlabany opuszczone chyba nie pomogą, bo nieraz widziałem filmy, jak kierowcy za wszelką cenę chcą przejechać nawet przez zamknięty szlaban. Kiedy ludzie zrozumieją, że takie błędy kosztują życie? Nie wiem, może jak będzie się nagłaśniało, nie wiem, w telewizji masowo będzie się pokazywało takie sytuacje, jak właśnie, tak jak pan napisał, szlabany się opuszczają, ktoś jeszcze wjeżdża, myśli, że zdąży pod szlabanem, bo mija pół zapory. Też są takie filmiki w internecie, gdzie pokazane są wypadki, jak ktoś próbuje ominąć pół zapory. Ale bardzo dobrze słuchacz napisał, że ci ludzie, którzy wsiadają do samochodu, wsiedli do samochodu tego kierowcy, zaufali mu. Zaufali mu i niestety... Stało się, jak się stało. To tragedia straszna. Ja mam taki przypadek... Tak, bo to też nie chodzi o to, żeby pastwić się nad kierowcą, prawda? Tylko żeby dla samego siebie jakieś wnioski z tego wyciągnąć. No i tak, żebyśmy my w dyskusji porozmawiali, może to będzie jakiś oddźwięk, nie wiem, nawet przy stole wigilijnym, że taka tragedia miała miejsce, że trzeba uważać, że nie wolno przejeżdżać tak gwałtownie, że trzeba myśleć i tak dalej, i tak dalej. Ale wrócę do tego wątku, który poruszyłem, zaufania. Kiedyś jeszcze dawne lata, jak nie mieszkałem w Rzeszowie, grupka ludzi, młodych 5 osób, chciało jechać z Łomży do Białegostoku na dyskotekę. Jedna dziewczyna powiedziała z tej piątki, że jeżeli ten chłopak będzie siedział za kierownicą, to ona nie wsiada do samochodu i z nim nie jedzie, bo on jeździ jak wariat. Wszyscy, cała czwórka się z niej śmiała, przestań, nie wygłupiaj się, co ty opowiadasz, nic się nie stanie, on będzie jechał, dobrze jeździ i tak dalej. Uwierzcie mi państwo, ta dziewczyna nie wsiada do samochodu, zrezygnowała, cała czwórka zginęła. Przykre, prawda? To my teraz zrobimy przerwę muzyczną i za chwilę wracamy.